Na początku XXI wieku stało się już jasne, że rozwój ludzkiej cywilizacji doprowadził do katastrofalnych zmian w delikatnym ekosystemie Ziemi. Ocieplenie klimatu poskutkowało załamaniem się systemów podtrzymujących życie na planecie. Grozi jej ponowne wielkie wymieranie. W sierpniu tego roku zebrali się przedstawiciele sił pozaludzkich. Od decyzji, które zapadną, zależą losy świata. Oczyszczenie. Dziękuję za przybycie. Proszę wybaczyć spóźnienie. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, z jakiego powodu się tu zebraliśmy. Nikt już chyba nie wątpi, że za katastrofalnymi zmianami w ekosystemie planety stoi ludzka cywilizacja. Grozi nam kolejne masowe wymieranie. Od tysięcy lat obserwujemy ludzi. Widzimy, jak daleko obecnie odeszli od pierwotnej harmonii, w której żyliśmy razem przez miliony lat. Od wieków toczymy rozmowy. Ale jak do tej pory wszystkie te nasze dywagacje kończą się na zawiłościach prawnych i etycznych wątpliwościach. I choć problem, jaki stanowią ludzie, gnębi nas od setek lat, to nie zrobiliśmy jak dotąd nic. Początkowo wydawało się, że w razie konieczności łatwo sobie z nimi poradzimy. Ale ta ich prędkość namnażania się, ta ich przerażająca, zbrodnicza natura, przerosło to nasze nawet najbardziej zawyżone szacunki. Oczywiście niektórzy z nas próbują samodzielnie rozwiązać ten problem, zjadając, tratując czy śmiertelnie kąsając pojedyncze osobniki. Jednak skala, z którą przyszło nam się mierzyć, obecnie powoduje, że indywidualne akcje nie mają już żadnego sensu. Razem z obecnym tu dzikiem przygotowaliśmy dokumenty, zawierające niezbędne fakty i wyliczenia, które pozwolą wam w pełni dostrzec grozę i skalę problemu. Jak je przejrzycie, przekonacie się, że musimy zacząć działać natychmiast i to w skali globalnej. Musimy rozwiązać kwestię ludzką tu i teraz.
Tak, tak, oczywiście wiem, nasze prawa wiążą nam ręce, ale sytuacja jest dramatyczna. To, co dziś ustalimy, zadecyduje o losie wszystkich gatunków żyjących na tej planecie. Przypominam, że obrady są objęte ścisłą tajemnicą. Musimy zataić nasze spotkanie przed ludźmi. Lepiej panujemy nad sytuacją, kiedy panujemy nad informacją. Otwieram obrady. W głowie się nie mieści, że na Ziemi żyje niemal 8 miliardów ludzi, a liczba ta stale rośnie. Podczas gdy inne gatunki wymierają w rekordowym tempie, ludzkość nie przejawia podobnych oznak. Niektórym z nas tu obecnych może się więc wydawać nieco dziwnym fakt, że był już taki moment w historii, w którym to istoty ludzkie niemal całkowicie wyginęły. Badania prowadzone przez naszych najlepszych biologów molekularnych potwierdziły, że rodzaj ludzki w pewnym okresie został zredukowany do około 1000 zdolnych do reprodukcji dorosłych osobników. Po potężnym wybuchu wulkanu Toby w powietrzu znalazło się tyle pyłu i popiołu, że Słońce zostało przesłonięte na około 6 lat. To wystarczyłoby niemal całkowicie wyeliminować ludzi z gry. Przepraszam. Jeśli udało się już raz doprowadzić ich niemal do całkowitego wyginięcia, jest duże prawdopodobieństwo, że uda się to ponownie. To ciekawe. Proszę kontynuować. Jednakże trzeba się zastanowić, czy wystarczy ponownie tylko ograniczyć ich populację, czy nie zastosować innego rozwiązania tej kwestii. Nie ulega wątpliwości, że potrzebujemy zupełnie innego modelu społecznego, opierającego się na harmonijnej koegzystencji. Nasi co bardziej radykalni naukowcy sądzą, że dla dobra zwierząt i całej planety gatunek ludzki powinien całkowicie zniknąć z powierzchni Ziemi. Tak, tak, tak. Jesteśmy w kuprze. Musimy tak zrobić. Nie da się zmusić ludzi, by sami dobrowolnie się ograniczyli. Zmiany klimatu to nie jest kolejna sprawa, którą możecie dopisać do listy zmartwień. To głośny sygnał dla wszystkich żywych istot. Sygnał w postaci pożarów, powodzi i susz. To nas zabija. Ludzie toczą wojnę przeciwko systemom podtrzymującym życie Matki Ziemi. Przestali być częścią naszego ekosystemu. Dlatego naprawdę nie widzę innego rozwiązania, jak eliminację tego gatunku z naszej planety. Tak, tak, tak. To jest wojna. Wojna. Wreszcie ktoś to powiedział. By przetrwać, musimy tę wojnę wygrać. Towarzysze, w ciągu zaledwie jednego roku wymiera nawet 200 tysięcy gatunków. Nasi ekolodzy ostrzegają, że w niedługiej przyszłości zabraknie wody i żywności. Nie obchodzą mnie ludzie, ale przecież nas też to dotyczy. Już dziś odczuwamy na własnych skrzydłach ocieplenie temperatur. Każdy wie, jakie to groźne. Toż to już o krok od efektu cieplarnianego. Mimo to ciągle wypieramy ze świadomości tę wiedzę. Przypominamy sobie dopiero, gdy ogień płonących lasów osmala nasze skrzydła. Ta nasza ekologiczna amnezja, polegająca na włączaniu się i wyłączaniu, ma całkiem racjonalne przyczyny. Wypieramy kryzys ze świadomości, ponieważ boimy się, że uświadomienie go sobie w całej rozciągłości wszystko zmieni. I mamy rację. Wszystko musi się zmienić. Dlatego całym sercem jestem za tym, by niezwłocznie zająć się eliminacją problemu. Dziękuję.
Ja muszę przyznać, też jestem za wymarciem tego gatunku. Ta ich samoświadomość przynosi im jedynie cierpienie. Biorąc wszystko pod uwagę, całą tę ich kulturę i sztukę, ludzie nie wydają się postrzegać swojego zniknięcia z powierzchni Ziemi jako coś wyjątkowo tragicznego. Być może podświadomie czują się winni i widzą w tym swoje odkupienie. Jednak nie można oczekiwać od ludzkości moralnego przebudzenia, tak jak nie można się spodziewać, że ludzie uniosą się nad ziemię, ciągnąc się za włosy. Moralne przebudzenie wymaga interwencji siły spoza rodzaju ludzkiego. Chciałbym przytoczyć jeszcze jeden powód, dla którego powinniśmy rozważyć to ograniczenie czy wręcz eliminację. Mianowicie chodzi mi o ich niezdolność do nawiązania kontaktu z innymi inteligentnymi formami życia. Naukowców zastanowił fakt, że przecież elementy życia są powszechne we wszechświecie, co oznacza, że przy sprzyjających warunkach ten rodzaj, nazwijmy to inteligencji, powinien powstawać też na innych planetach. Ludzie cały czas spoglądają w gwiazdy, czemu więc jeszcze nie nawiązali kontaktu? Jak zauważyli nasi fizycy, tutaj mam te analizy, te tak zwane inteligentne formy życia mają niezaprzeczalną tendencję do samounicestwienia. To oczywiste. Też śmiem wątpić w ich inteligencję. Sugeruję, że pozaziemskie istoty nie nawiązały do tej pory kontaktu, ponieważ zdążyły już unicestwić siebie i swój świat. Jeśli tak się stało, to niby co pozwala nam przypuszczać, że ludzkość postąpi inaczej? Chciałbym tylko jeszcze dodać, niewątpliwie ta ich zdolność do autodestrukcji wiąże się również z tym, że ludzie zdają się hołdować zasadzie, że wygrywa osobnik najsilniejszy. To nonsens. A tymczasem jest całkowicie odwrotnie. Te gatunki, w których konkurencja pomiędzy jednostkami została ograniczona i u których w przeciwieństwie do ludzi pomoc wzajemna rozwinęła się najbardziej, są najliczniejsze, najzdrowsze i najszczęśliwsze. Ten zrodzony z kapitalizmu egoizm szerzy tylko ciemnotę i nędzę. Ta ich niby cywilizacja to jedynie maska skrywająca bezwzględną władzę wąskiej sekty bogaczy. Naszym zdaniem priorytetem musi być ponowne zalesienie jak największych obszarów. Jest to absolutnie najlepsze rozwiązanie. Oprócz tego, że odzyskałybyśmy nasze cenne, naturalne siedliska, to dysponujemy badaniami, które jednoznacznie potwierdzają, że obniżyłoby to stężenie dwutlenku węgla w atmosferze nawet o 25%, czyli do poziomu ostatnio obserwowanego prawie 100 lat temu. Dodatkowo jesteśmy za całkowitym zniesieniem przemysłowej produkcji mięsa. Mniej produkowanego mięsa oznacza nie tylko mniejszą emisję gazów, ale przede wszystkim ziemia przeznaczona do tej pory na produkcję pasz oddana zostanie nam, wolnym zwierzętom. My, żubrzyce, pragniemy realnych zmian, zmian odkupieńczych, gdyż system gospodarczy stworzony przez ludzi jest śmiertelnie groźny dla życia. Chciwość, która rządzi całym systemem społecznym, wskazuje ich na zatracenie, zniewolenie i uniemożliwia siostrzeństwo ludzi, zwierząt i roślin. Czy my naprawdę mówimy tu o zagładzie całego gatunku? Psia krew. Czy tak chcemy zacząć nowy porządek? Nawet jeżeli faktycznie mamy moralne wątpliwości, to nie możemy po prostu stać spokojnie i tylko obserwować. Niby jak ty to sobie wyobrażasz?
Nie zaczynajmy działania od splamienia sobie łap krwią niewinnych istot. Ty chyba żartujesz. Jakich niewinnych istot? Nie żartuję. Poważnie myślę o wynalezieniu nowej formy życia społecznego, która pomogłaby uniknąć starych pułapek. Może jesteśmy w stanie ocalić ludzkość. Wymordowanie gatunku jest niezgodne z naszą odwieczną polityką. Jeśli chodzi o politykę, jestem za anarchią. Nienawidzę rządów, reguł i kajdan. Wszystkie byty muszą być wolne. Wierzę, że jedynie anarchizm wyzwoli nas z niewoli i uczyni z nas istoty w pełni świadome. Jedynie on może dać nam wolność, raz na zawsze przeistaczając stado niewolników w wolne, niezależne i szczęśliwe byty. Przecież ludzie i warunki są przekształcalne. Oczywiście to, co pewni ludzie czynią, odsuwa ich od transcendencji i odwleka ich przemianę. Ale przecież nie można im odmówić inteligencji. Są zdolni do zmiany. Przemoc rodzi przemoc. Anarchia nie jest żadnym porządkiem. Ależ jest. Anarchia oznacza brak panów, a nie brak porządku. To porządek, który zagwarantuje każdemu wolny dostęp do ziemi i nieograniczone korzystanie z tego, co niezbędne do życia. Zgadzam się, że wolność jest naszym priorytetem i że walczyć trzeba, ale wybierzmy pokojową walkę. Pokojową, a więc bez stosowania przemocy, która tylekroć przeobrażała zwycięzców w nowych ciemiężycieli. To jest wojna, nie czas na sentymenty. Oni nienawidzą wszystkiego, co wolne i niezależne. Niszczycielskie działanie nienawiści objęłoby nie tylko tych potwornych ludzi, ale także nas, nasze naturalne środowisko. Czyżby to sentyment do ludzkich panów przez ciebie przemawiał? Do suki nędzy jakich panów? Kapitalizm jest sprzeczny z naturalnym prawem. Jest złem, a zła nie da się regulować przepisami prawa. Pański kolor pozwala mi przypuszczać, że jesteś pan płytki, płaski i niedouczony oraz dosyć naiwny w myśleniu o homo sapiens. Polityka zielonych, którą to pański rodzaj tak się szczyci, zakłada, że ludzie są głupi, bezrozumni i szaleni, a ja powtarzam. Oni są wyjątkowo bystrzy. I nieprzeciętnie inteligentni. Pozbycie się raka kapitalizmu pokojową metodą jest niewykonalne. Rak zaatakował już wszystkie ludzkie organy. Można go usunąć jedynie razem z ludzkością. Proszę o spokój. Nie zapominajmy, że pies jest naszym lojalnym bratem, który sumiennie, z pełnym oddaniem, podjął się obowiązku obcowania z ludźmi. Sumienie i obowiązek nie są ideałami. Nadmiar któregokolwiek z nich postrzegany jest u ludzi jako choroba psychiczna. Przepraszam bardzo. Zrobiło mi się niedobrze. Muszę wyjść. Żegnam. Zaczęło się Pride of Poland. Towarzysze. Słuszne oskarżenia o zbrodnicze względem zwierząt i roślin działania ludzi, o znieczulicę moralną, nie straciły nic na aktualności. Ludzki kapitalizm staje tu i teraz przed obliczem sędziów, którzy mają na niego wyrok śmierci. Ziemię trzeba oczyścić z ludzkiej niegodziwości. Oczyścić. Oczyścić. Proszę o spokój. Więc jednak oczyszczenie. Głosujemy. Jestem za.
Jestem za. Za. Jestem za. 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 Jestem za. Jestem za. Też za. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A więc decyzja zapadła. Zielona polityka nigdy nie będzie tak ekscytująca jak czerwona krew na czarnej ziemi.